Hej, hej! Dziś nie sobota, ale czas nagrać. Nowe wideo z nowym materiałem. Jest, przyszedł w zeszłym tygodniu albo i dwa tygodnie temu. Sobie to nie wiem długo w kartonie leżał. Eee, rozłącznik, zabezpieczenie od ABB. Tutaj z rozłącznikiem bocznym. Rozłącznik czteropolowy. Eee, Chciałbym w końcu zabezpieczyć swój magazyn. Tak, konkretniej w komentarzach pisze, piszecie, że to, co mam, nie jest dobre. Z drugiej strony zgodzę się z Wami. Jest to tanie, więc nie do końca dobre. Takie, takie doraźne rozwiązanie zastosowałem. No myślę, że teraz będzie konkretniej. Na razie udało mi się tylko jedną sztukę dorwać. Chcę jeszcze tutaj w tym miejscu drugą sztukę. Zobaczcie, jakie to jest olbrzymie. To jest zaledwie 160 amper, a robi robotę, nie? Taka mała rączka moja. Co mogę o nim powiedzieć? W sumie nie za dużo o nim wiem. Przejrzałem sobie tylko specyfikację. Zainteresowała mnie cena, mnie odrzuciła. Aczkolwiek udało się go z demontażu dostać po testach, więc będzie wkomponowany. Co jeszcze na tym myślę, takim, co jeszcze chciałbym tutaj zrobić, powiem Wam tak. No na pewno chcę zrobić konkretniejsze zabezpieczenie na zasadzie samych takich przycisków, rozmieszczonych tutaj w piwnicy, szybkiego dostępu, żeby rozłączyć magazyn. Na pewno wykorzystam ten rozłącznik boczny do tego, jest on sterowany na 24V. Na pewno wezmę sobie też odczyty do jakichś kontrolek typu kiedy magazyn pracuje, kiedy magazyn jest rozłączony i można swobodnie przy niemu coś porobić, pokopać. Ale powiem Wam, jak patrzę na tego kolesia, jest potężny, nie? Naprawdę potężny, wrzucę Wam zaraz przebitkę. Z tego, co mam teraz, czyli takiego tego szarpaka tej rozłącznicy. No wpadłem jeszcze na taki genialny pomysł pod moim kątem. Ciekawy jestem, co wy na to powiecie. Eee, skoro mam inteligentny dom wdrożony, jak wdrożony, oczywiście jak to na budowie wszystko zrobione na to, żeby działało, ale nie przemyślano może też do końca, bo tak mi się często zdarza, że muszę coś poprawiać. Na pewno za niedługo pokaże się nowy film. Z odnośnie budowy sterowania do rozdzielaczy z podłogówek, ponieważ koncepcja na przełomie dwóch miesięcy zmieniła się o 360 stopni, ale do tego wrócimy w innym materiale. Co chcę powiedzieć, przykręciłem sobie go do dechy w końcu do 25. Decha zakonserwowana. Co mam tu na tyle? Na tyle mam już wyciągnięte przywody z niego. W tym miejscu będę brał odczyty, czy rozłącznik jest zwarty, czy rozwarty, czyli czy pracuje, czy nie pracuje. Jeden z tych pinów nie pamiętam już, który muszę po prostu zmierzyć po oporności, gdzie się cewka znajduje jest do wyzwolenia, wyzwolenia rozłączenia czyli podaje się impuls napięcie 24V i koleś się rozłącza a powiem Wam szczerze naciąg jest konkretny trzeba trochę siły użyć żeby przeskoczyło no i teścik, posłuchajcie jak głośno wali zdrowo a teraz przejdźmy do innego pomieszczenia. IP-2. Jesteśmy w innym pomieszczeniu na chwilę obecną. Sorry, zasypek, ale robią się tutaj różne rzeczy. Robią się drzwi palone, lakierowane, będą dobre. Teraz mamy taki rozłącznik. Nic konkretnego, nie? Trzy bezpieczniki. Nie pamiętam, ale chyba 160 Amperowe każdy. Na pewno całe to tu przerobię. W tym miejscu będzie zainstalowana ta decha z tym moim ABB. Na pewno muszę zespawać jakiś stelażyk pod te AGMy. Przełożyć wiktrony. Przebudować to tak bardziej logicznie dołożyć sterowanie, no i dołożyć odczyt do, do automatyki. Przymierzam się już do nagrania filmu odnośnie waszych pytań. Ale powiem szczerze, pytania są różne. Pytacie i o off pytacie o akumulatory, o ogniwa. Pytacie też o automatykę i o sieć wewnętrzną, czyli ethernet, który tu mam. Nie wiem, czy zrobię wam to wszystko w jednym filmie, czy zrobię wam to w oddzielnych filmach. Trudno mi powiedzieć, ale zapraszam do subskrybowania, jeśli wam się w ogóle podoba to, co robię, czyli taki mój domowniczy chaos. Dajcie subika, dajcie dzwoneczek, na pewno zmotywuje mnie to do pracy. No i pewnie będą częściej materiały wskakiwały. A jakby kogoś albo głowa, albo dupa bolała, to ibuprom też jest. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, czym cię dzieje?